Marszałku, Wysoka Izbo. Przez ostatnie lata społeczeństwo w Polsce żyje przygotowaniem do tegorocznych Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012. Jednakże to również rok, w którym przypada największa światowa impreza sportowa – Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Sport, a także wydarzenia sportowe spełniają ogromną rolę w życiu wielu osób, ale mają przede wszystkim kapitalne znaczenie w kształtowaniu młodego pokolenia. Sport niesie z sobą wspaniałe idee, które spełniają rolę edukacyjną, jak i wychowawczą. Wartości płynące z wieloletniego dążenia do realizacji swoich pasji, osiągania wyznaczonych celów, pracowitości, samorealizacji czy w końcu rywalizacji w duchu fair play są nieocenione. W przekazach medialnych coraz częściej mamy do czynienia z obrazami kreującymi dyscypliny sportu, które niosą ze sobą wiele agresji, co nie wpływa szczególnie pozytywnie na młodych odbiorców i ich kształtowanie światopoglądu i postaw w późniejszym życiu dorosłym. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy niepokojące zjawisko dotyczące spadku zainteresowania czynnym uprawianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w sporcie kwalifikowanym. Dlatego jako politycy powinniśmy w obecnej kadencji podjąć poważną dyskusję nad przyszłością polskiego sportu. W ostatnim czteroleciu przeprowadzono wiele działań, aby promować sportowy tryb życia, chociażby poprzez program Orlik 2012, dzięki któremu w znaczący sposób ułatwiono dostęp do obiektów sportowych zarówno młodszemu pokoleniu, jak i dla osób dorosłych. Jednakże należy w najbliższej przyszłości zwrócić szczególną uwagę na rozwój dyscyplin sportowych, które najlepiej i najwszechstronnie rozwijają sprawność młodych ludzi. Dyscypliny takie jak lekka atletyka, pływanie czy gimnastyka to podstawa w rozwoju dzieci, dla których rozwój fizyczny powinien przebiegać równolegle z rozwojem edukacyjnym. Jak mawiał Jędrzej Śniadecki, patron Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, nie sama głowa chodzi do szkoły. I w związku z powyższym należy od najmłodszych lat polskim dzieciom wpajać, jak istotny jest ruch i wychowanie fizyczne. Rozwijać powyższe dyscypliny sportu należy nie tylko pod względem popularyzacji i upowszechniania, ale co oczywiste w zakresie infrastruktury. Część tych dyscyplin sportowych nie należy do popularnych, ale powinny być pielęgnowane dla zdrowia, w szczególności naszych dzieci. Bardzo dobrze sprawdza się to w wielu krajach, jak Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone, od których moglibyśmy jako społeczeństwo czerpać wzorce do rozwiązań systemowych, a także kultywowania sportu. Reasumując, powinniśmy pielęgnować nasze tradycje sportowe i dbać o rozwój wielu dyscyplin sportowych, gdyż młode pokolenie rozwijające się w obecnych nietypowych, trudnych czasach potrzebują prawdziwych wzorców do naśladowania. A z całą pewnością sportowcy, olimpijczycy stanowią grupę, która jako jedna z nielicznych grup znakomicie promuje naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo.